wstępie chciałam zaprosić Was do subskrypcji mojego kanału oraz do kciukowania w górę, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne. Wtedy wiem, że filmiki Wam się podobają i jest w ogóle sens je robić. Dlatego jak najbardziej proszę o subskrypcję oraz kciuki w górę. Przechodzimy dalej. Zapraszam. Dzisiaj przychodzę do Was z makijażem sylwestrowym, z racji tego, że już niedługo ta okazja nastąpi, czyli mamy koniec roku. Ja przygotowałam dla Was makijaż z brokatem, ale nie jest on jakoś tak bardzo krzykliwy, moim zdaniem przynajmniej. Jeśli nie lubicie makijażów, które bardzo rzucają się w oczy, polecam zrezygnować z tego brokatowego wewnętrznego kącika i zostawić brokat tylko i wyłącznie na górnej kresce. Myślę, że będzie to równie pięknie wyglądało jak teraz. Jeśli natomiast lubicie mocne makijaże, które fajnie wyglądają właśnie jeśli mamy sztuczne światło i pięknie się mienią, polecam Wam dokładnie taką wersję, jaką mam dzisiaj na sobie. Ja inspirowałam się tym makijażem, który możecie zobaczyć na zdjęciu tutaj. To jest makijaż ściągnięty z internetu, nie wiem kto go wykonał, ale bardzo mi się spodobał i postanowiłam wykonać dla Was właśnie taki makijaż, żebyście zobaczyły, jak on jest prosty i jak łatwo jest go naprawdę wykonać. Ja użyłam pierwszy raz w tym filmiku żel z firmy Kryolan do brokatu i jestem naprawdę nim bardzo mile zaskoczona. Ja o tym żelu troszkę mówiłam w filmiku o holu zakupowym. Link będzie gdzieś tutaj na ekranie. Też kliknijcie sobie i zobaczcie, o czym jeszcze w tym holu mówiłam, bo zastosowałam również kilka rzeczy, które właśnie użyłam do tego makijażu. Także zapraszam Was serdecznie dalej. Zaczynamy oczywiście od nałożenia na powiekę bazy. Jest to jak zwykle Inglot numer 01. I nakładam ją na powiekę górną oraz dolną. Następnie z paletki Slick Au Naturel biorę ten taki kolor, który jest praktycznie na powiece niewidoczny, ale jest on nam tam bardzo potrzebny, ponieważ tworzy nam bazę, która będzie po prostu pod ten perłowy cień, który widzicie na lewym oku. I jest to po prostu moim zdaniem zabieg niezbędny. Teraz Slick Storm i ten taki średni matowy brąz, zaznaczam im sobie załamanie powieki. Dokładnie blenduję i lekko wyciągam w górze. Paletka z Makeup Revolution Iconic 2 i ten jasny beż, jasny złoty, na powiece wygląda on właśnie jak jasny beż, nakładamy na środek powieki górnej. Teraz czas na dół, znowu przechodzimy do paletki Au Naturel i tym brązem przyciemniamy dolną linię rzęs, przepraszam. Teraz czas na kreskę, ja użyłam eyelinera z firmy Eveline i szybciutko rysuję kreskę na górnej powiece, dość grubą i dość długą. Ten sam cień oczywiście i zaznaczam w kąciku na mokro tym razem, małym pędzelkiem, tylko i wyłącznie wewnętrzny kącik oka. Tutaj możecie zobaczyć sobie filmie, w którym pokazuję, jak podnieść, jak podbić pigmentację cieni, także zapraszam Was serdecznie również na ten filmik. I teraz czas na żel. Ja używam oczywiście żelu, o którym mówiłam wcześniej, czyli Kryolan. I rysuję sobie takim cieniutkim pędzelkiem najpierw linię właśnie tym żelem. Będzie to linia, do której będę przyklejać za chwileczkę brokat. No i brokat oczywiście złoty. Ja używam taki ciepły, ciepły złoty i powoli, powoli partiami nakładam brokat na wcześniej nałożony żel. Tuszuję rzęsy tuszem z Lovely, górne rzęsy oraz dolne. I to samo na dole, czyli najpierw był żel do brokatu, a potem brokat. I nadmiar strzepuję patyczkiem. Przyklejam również sztuczne rzęsy, tak prezentują się oczy. Myślę, że naprawdę robią wrażenie. No i twarz. Ja konturuję twarz tymi korektorami z Makeup Revolution. Ja zrobię to na pewno osobny film, dlatego teraz nie pokazuję Wam za wiele. I konturuję, nakładam to wszystko pędzelkiem takim płaskim języczkowym i wszystko rozcieram gąbeczką.
Dodaję bronzer W7 Honolulu na czoło oraz policzki i na usta najpierw kredka Essence, a następnie będzie matowa pomadka z firmy Golden Rose. Ja tą pomadkę wyczaiłam, że tak powiem, na kanale stylizacji u Karoliny i bardzo mi się spodobała, od razu po nią poleciałam i kupiłam. I naprawdę kolor jest przepiękny, bardzo naturalny i świetnie wygląda na ustach. I tak prezentuje się całość, mam nadzieję, że Wam się podoba. Zapraszam Was do kciuków w górę, subskrypcji i do zobaczenia, pa, trzymajcie się!